Przed wami gra, w której wcielicie się w szalonych konstruktorów tytułowej rakiety. Waszym zadaniem będzie wykorzystać różne elektrośmieci z pobliskiego złomowiska i zbudowanie z nich gotowej do lotu rakiety. Zbuduj swoją pierwszą, niepowtarzalną konstrukcję i zrealizuj oryginalne projekty i plany swojej rakiety. W pudełku znajdziecie instrukcję, dwustronną planszę złomowiska, cztery plansze gracza z różnymi postaciami wynalazców i wynalazczyń, trzyczęściowy warsztat, w którym posegregowane są elementy rakiety, żetony warsztatu, kafelki złomu, 30 kart projektów podstawowych i 9 dwustronnych kart projektów zaawansowanych, 4 kolorowe pionki graczy i znaczniki graczy do wariantu zaawansowanego, 4 karty planów rakiety i 8 kart indywidualnych celów oraz 4 karty odliczania. Połóżcie planszę złomowiska na środku stołu, wybierając odpowiednią jej stronę, która odpowiadać będzie liczbie graczy. Zakryjcie i pomieszajcie wszystkie kafelki złomu, następnie w grze 3 i 4 osobowej ułóżcie z nich stosy po 3 odkryte kafelki na planszy. W grze dwuosobowej należy stworzyć 12 stosów po 4 kafelki i 4 stosy po 5 kafelków w centrum planszy. Przygotujcie trzyczęściowy warsztat z posegregowanymi elementami rakiety. Odpowiednio ułóżcie żetony w warsztatach w przegrodach. Wylosowane 2 żetony warsztaty o wadze 1 i 2 układamy w sekcji A. Wszystkie pozostałe żetony warsztatu losowo rozłóżcie odkryte w następnej sekcji warsztatu. Wylosujcie jedną kartę planów rakiety i umieśćcie odkrytą obok planszy złomowiska. Pod nią należy położyć w kolejności karty odliczania. Każdy z graczy otrzymuje planszę gracza i pionek w wybranym kolorze. Startowy kadłub, 2 losowo dobrane karty indywidualnego celu, którą kładzie odkrytą w swoim obszarze gry. W wariancie standardowym należy odpowiednio rozdzielić na 3 stosy karty projektów, usuwając określoną liczbę kart zależną od liczby graczy. W rozgrywce dla 4 graczy usuwamy po 2 karty, a w 2 graczy po 4 karty. Następnie losujemy 8 kart i ustawiamy po 4 karty w górnym i dolnym rzędzie. W wariancie zaawansowanym wykorzystujemy tylko dwustronne karty celów zaawansowanych i układamy je w odpowiedni sposób, uwzględniając liczbę graczy, w jednej linii nad planszą złomowiska. Dodatkowo każdy z graczy otrzymuje 6 znaczników w swoim kolorze. Należy jeszcze odwrócić na stronę B ostatnią kartę w stosie odliczania. Jesteście gotowi do gry! W trakcie gry będziecie zbierali złom, który wykorzystacie do budowy poszczególnych elementów rakiety. Ponadto każdy z graczy będzie starał się realizować karty projektów oraz swój indywidualny plan po to, by zdobyć jak najwięcej punktów. Pierwszy gracz, który stworzy nadającą się do lotu rakietę, rozpocznie odliczanie do końca gry. Wygrywa gracz z największą liczbą punktów. Gracz w swojej turze musi wykorzystać jedną z 3 akcji. Akcję wejścia na złomowisko, przeszukiwania lub opuszczania złomowiska. Akcja wejścia na złomowisko polega na umieszczeniu pionka gracza na jednym z zewnętrznych stosów kafelków złomu planszy złomowiska. Kafelek na wierzchu stosu, ten na który umieszczamy swój pionek, jest zabierany z planszy złomowiska i umieszczany na wolnym polu planszy gracza. Wszystkie umieszczane w ten sposób kafelki złomu muszą się zmieścić na planszy gracza. Należy pamiętać o tym, że łączna waga kafelków nigdy nie może przekroczyć wagi 7. Poszukiwanie złomu to akcja polegająca na przemieszczaniu pionka na planszy złomowiska. Pionkami można poruszać się jedynie w pionie i poziomie. Na najbliższy wolny sąsiedni stos lub najdalszy dostępny stos w linii prostej. Znajdujące się na planszy złomowiska pionki innych graczy lub puste pola blokują ruch. W takiej sytuacji pole poprzedzające przeszkodę staje się dla gracza najdalszym dostępnym polem w danym kierunku.
Po przesunięciu pionka na odpowiedni stos, gracz zabiera widoczny kafelek i umieszcza go na wolnym polu swojej planszy, pamiętając o maksymalnej wadze. Jeśli pionek gracza zostanie zablokowany pod względem wykonania ruchu, gracz musi wykonać akcję opuszczenia złomowiska. Kolejną dostępną akcją jest opuszczenie złomowiska, która polega na zdjęciu pionka z planszy złomowiska. Wykonując tę akcję, gracz zdejmuje ze swojej planszy wszystkie kafle złomu i kładzie obok niej widoczne dla wszystkich graczy. Następnie może wykonać budowę rakiety lub i realizować karty projektów. Zawsze w podanej kolejności. W ramach akcji budowy rakiety gracz może zbudować do dwóch elementów rakiety, wykorzystując do tego zgromadzone kafelki złomu. Wymieniając kafelki złomu na odpowiedni element rakiety, należy zwrócić uwagę na minimalną wagę wszystkich przekazywanych kafelków złomu oraz na żeton warsztatu mówiący, jakiego kafla złomu gracz musi użyć do budowy wskazanego elementu rakiety. Nadwyżka wagi przepada, a wykorzystane kafle gracz odrzuca poza grę. Te kafle złomu, których gracz nie wymienił na wybrane elementy rakiety, mogą zostać wykorzystane w przyszłych turach. Opuszczając złomowisko, gracz może również realizować zadania z kart znajdujących się w dolnym rzędzie kart projektów. Gracz zabiera zrealizowaną kartę z dolnego rzędu i kładzie ją odkrytą w swoim obszarze gry. W swojej turze można zrealizować maksymalnie dwie karty projektów. Gracz zrealizuje daną kartę tylko wtedy, gdy budowana przez niego rakieta spełnia odpowiedni warunek, na przykład składa się z określonej liczby elementów. Można również zarezerwować jedną wybraną kartę projektu, ale tylko wtedy, gdy nie udało się nam zrealizować żadnego zadania z kart. Możemy posiadać w swoim obszarze gry tylko jedną zarezerwowaną kartę. W wariancie zaawansowanych kart projektów również możemy realizować dodatkowe zadania z kart i zdobywać dodatkowe punkty. Gracz może umieścić jeden ze swoich znaczników na wybrane puste pola karty projektów zaawansowanych, od lewej do prawej, zaznaczając tym samym, za jakie elementy swojej rakiety będzie punktował. Ostatnie pole zakryte na karcie przez znacznik dowolnego gracza informuje o tym, ile punktów za wskazany na karcie element rakiety otrzymują wszyscy gracze, którzy mają swoje znaczniki na tej karcie. Gracze otrzymują punkty za posiadane karty startu rakiety 5 punktów, 10 w trybie zaawansowanym, spełnienie celów z karty planów rakiety 5 punktów, zrealizowane cele indywidualne, karty projektów. Zwycięzcą zostaje ten spośród graczy, który zdobył największą liczbę punktów. Zbuduj swoją pierwszą rakietę i zachwyć świat technologii. Zagraj w rakietę!